Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 16 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Stalker ze Wprypeci. Słuchajcie, jesteśmy w końcu w laboratorium X8, musimy znaleźć dokumenty dotyczące eksperymentów, ruszajmy. Idziemy sobie w dół schodkami, bo czemu by nie? Dobra, otwieraj drzwi, bo ty wszędzie synu znasz przecież kody. Mi się wydaje, że to jest jakiś haker, może tak być. Oho, dobrze się zaczyna. Pytanie, gdzie ja teraz powinienem iść? Przede wszystkim jak najdalej od tej anomalii. Oho! Co jest? Co ty, chłopie, oberwałeś z 3 cm imbrykiem i cię boli? A tu jest anomalia, dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Nie zdążyłem się wyleczyć. Pozdrawiam serdecznie. No dobra, to może pójdziemy w inną stronę, bo tam tak trochę niebezpiecznie. Dobra, otwieraj te drzwi. I zaraz zobaczymy, co tu właśnie zdziałamy. Może w tą stronę faktycznie. Ja pierdziel. Wow, 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 wow. O, jakaś winda, ale to chyba nie działa. Ewentualnie mogę zejść tu na dół, ale nie wiem, czy jest to sensowne. Kurde, proszę nie naparzać tak. Ale nie, tu chyba nic nie ma, chyba. Chociaż jak wejdę do tej windy... No, coś tu jakby mamy. Tak, wiem, wszedłem w emisję gazową. Zdarza się też i tak. Dobra, dawaj mi te skrzynki. Ale ragdoll jest śmieszny w tej grze, jak te skrzynki tak skaczą. Tak hops, hops. Dobra, tędy chyba. Zejdźmy lepiej na dół. O, snorki, witam serdecznie. Teraz pytanie za 100 punktów, czy ja w ogóle dobrze poszedłem. Dlatego nie chcę też robić zapisu. Bo chyba poszedłem źle. Ale dobra, dobra, możemy zapis walny, czemu by nie. Niech będzie. Wow, wow, wow. Może się podleczę, bo trochę lipa. Widzę apteczka, dokumenty. Opuść podziemny kompleks lub dalej szukaj dokumentów. Aha, czyli jakby mogę poszukać jeszcze. A nie potrzebie, tu wchodziłem. Czyli mogę jeszcze więcej tych dokumentów poszukać. Mamy tutaj otwartość trochę. No to powiem wam tak, no to ja bym poszukał tych dokumentów jak najwięcej. Jak, na ile jest to tylko możliwe. Cholera. Rzucają we mnie komputerami. Dobra, masz tu śrubeczkę. Aha, nie trafiłem chyba. Nie, trafiłem, ale coś nie działa. Tu nic nie ma, nie ma, nie ma. No chciałbym mimo wszystko jak najbardziej to laboratorium przeszukać jak się tylko da właśnie, żeby... mieć jak najwięcej tych dokumentów na temat tego karabinu Gossa. Może coś tu jeszcze znajdziemy. No, opuść kompleks albo szukaj dalej. No szukam, szukam. Właśnie się tym zajmuję. Cholerne snorki. Proszę mnie zostawić. O kurde, wow, 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 spokojnie, bo tu promieniowanie widzę potężne. Także lepiej stąd odejść. Pytanie też, na ile duży jest ten kompleks. No ale czekajcie, tu chyba byłem, czy nie? Nie, tu chyba nie byłem. Widzę, że trochę mi się już karabin zużył. Dobra, możemy walnąć sobie save'a i zobaczymy, co będzie dalej. Jak coś znajdę, to dobrze, jak nie, to trudno. Nie wiem, czy gra mnie poinformuje o tym, że ja znalazłem wszystkie dokumenty, czy nie. Ja pierdzielę, proszę się odcyndolić ode mnie. Przejdziemy? Wow. Okej, okay. Wow, fajne, fajne działko, szkoda tylko, że... Kurde. Nie, wyjdźmy stąd, bo jest... Jest problem. Ja tego działka i tak nie uniosę, bo nie mam tyle udźwigu.
Kurde, jak ja mam stąd wyjść teraz? Wskoczyłem gdzieś. Nie wiem co dalej. Może tędy? O, jestem tutaj, dobra. To tak, my zwiedziliśmy jakby tą stronę, więc możemy się teraz udać tutaj. Tu, gdzie się wyłożyłem wcześniej. Bo ten cholerny mutant mnie napadł. O nie. Dobra, leży. Ale chyba jeszcze jeden jest. Ale stare, bicie mnie przez drzwi jest zdeczka nieuczciwe, muszę przyznać. Jeszcze tam anomalia mnie tyrała. Dobra, i teraz poczekajcie, bo... Tak jak mówię, no chciałbym to poeksplorować, bo może znajdziemy jeszcze jakieś dokumenty. Ajajaj, wszystko mi się psuje. Czy ja słyszę tego dzikusa na górze? Bo jeśli tak, to uciekamy. Chyba tędy, co? Czemu tam słyszę płacz dziecka? What the fuck? Co to do cholery jest? Drzwi zamknięte. Okej, dobra, siedź tam sobie, nie przeszkadzam ci. Lewitująca lodówka, spoko. O! Mamy jakieś jeszcze dokumenty? O to chodziło, taki był plan. No ale nie wiem, czy ja coś jeszcze tu znajdę? Jezus! A, ty masz tarczę? Się nie zesraj. Tam coś było. Nie, wydawało mi się. Dobra, wiesz co, stary, ja cię zostawię tutaj. Nie wiem, śpij sobie, czy coś, nie wiem, porób cokolwiek, ja spadam. Ja spadam, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, mi się już psuje sprzęt, wszystko jest do dupy. Może tutaj na dół? Dzień dobry, zostałem Jolkę, tu mnie chyba nie było. No, tu mnie nie było. Dobrze, to poeksplorujmy jeszcze. Może jeszcze jakieś dokumenty znajdę. Kim ty jesteś? Niestety jest cyrylicą napisane, więc nie stwierdzę, kim on jest. Okej, tu byliśmy wcześniej, tu nie było nic. Ale mogę jeszcze zeskoczyć na dół. I tutaj już byliśmy. Aha, ja zrobiłem kółko. No dobra. To w takim razie znaleźliśmy chyba wszystko. No nie widziałem tutaj więcej dokumentów. Ewentualnie możemy jeszcze spróbować pójść tędy. Tylko, że za wiele mi to nie dało. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy już się wrócić, bo chyba nic więcej sensownego... nic więcej sensownego tu nie znajdziemy. Także spróbujmy się stąd wydostać. Dobra, i żeby to zrobić, to ja muszę iść cały czas do góry. Tylko chyba nie tutaj. Nie, ja przyszedłem stąd, okej. Już się orientuję, spokojnie. No dobra, czyli tędy. No wydaje mi się, że znaleźliśmy chyba wszystko, co mogliśmy, więc pora stąd ruszać. No i zobaczymy, co będzie dalej. Mamy te dokumenty i trzeba będzie w nich pogrzebać. Może coś nasz protagonista powie. O cholercia. Mamy problem. Majorze, muszę z wami pomówić w cztery oczy. Porozmawiaj z Kowalskim, no dobra. O ja pierniczę, jest 23. O kurde, co to jest? Spadaj! Nie. Chłopie, zostaw mnie. Ja chcę jeszcze pożyć. Dobra, leży. Matko, ja tu nic nie widzę, nic. Jest wysoko, jest ciemno jak w dupie. Strzela do mnie pół miasta. No jest nieciekawie, spadajmy stąd. Ciury warczą. Dobra, spierdzielajmy w te pędy. Poczekajcie jeszcze, jak się to na mapie prezentuje. Czy jestem w miarę blisko? No nie najlepiej jest, ale nie jest też najgorzej. Zawsze mogło być gorzej.
O kurde, ale teraz powiem, a to ma wręcz horrorowy klimat, co mi się bardzo podoba. Nie, to tylko cholerna snorka. Dobra, nieważne. Proszę mnie nie gonić, proszę sobie odpuścić, prawda, takie gonienie niemiłe. Ale ciekawe, co Kowalski od nas chce właściwie, jak ta rozmowa przebiegnie. Porozmawiać w cztery oczy, no to nie brzmi tak pozytywnie. Chociaż zawsze można to odbierać neutralnie, że po prostu chodzi mu o rozmowę, którą nie chciałby, żeby ktokolwiek usłyszał, tylko no w takim razie o czym to będzie ta rozmowa? Nie wiem, jeszcze nie mogę doczekać, ale czuję, że zbliżamy się powoli faktycznie do punktu kulminacyjnego tej gry. Taki vibe się trochę robi. Ale teraz naprawdę mi się ta gra podoba, tak mi się trochę kojarzy z takim horrorem. To jest to, to mi się podoba, taki klimat lubię. W sumie, kurde, powiem wam, chciałbym, żeby Serce Czarnobyla, czyli Stalker 2, żeby był właśnie w takim horrorowym klimacie bardziej. To by było super. Najbardziej horrorowy na pewno z całej trylogii jest Cień Czarnobyla. Tutaj to jakby nie mam wątpliwości żadnych. Bo w Cieniu Czarnobyla naprawdę dużo razy się szczerze od serca bałem. No przecież schowałem, no synu. Bo w Czystym Niebie, znaczy no Czyste Niebo to mnie najbardziej irytowało, to już wiemy. I pamiętamy, ale no właśnie tak jak mówię, w Cieniu Czarnobyla naprawdę najbardziej się wszystkiego bałem. To tak naprawdę się bałem. Dobra, weźmy sobie leki, no i pogadajmy z Kowalskim. Ładnie oświetlenie tu wygląda swoją drogą. Dobra, jestem ciekaw, co on właściwie nam powie. Wybaczcie, że idę w takie ciemnie, ale chyba nie ma sensu latarki odpalać. Majorze, mamy poważny problem. Odkąd rozbiły się helikoptery, operacja przeszła w absurd. Nas oblażyli. Związku z centrum nie ma. Ludzie padają jak muchy. Nie mamy łączności z centralą, jest coraz gorzej. Śmigłowiec ewakuacyjny znowu nie przyleciał. A w tym tempie stracimy panowanie nad sytuacją, zanim się obejrzymy. Musimy natychmiast nawiązać łączność z bazą. Nasz sygnalista uważa, że sygnał zakłóca coś w pobliżu i próbuje ustalić współrzędne. Moi ludzie poszli sprawdzić potencjalne źródło zakłóceń, ale zaginęli i nie odbieramy ich lokalizatorów. Majorze, jednym z waszych celów jest nawiązanie łączności z bazą. W obecnej sytuacji powinien być to wasz priorytet. Ponadto, osobiście proszę was o odnalezienie moich ludzi. Aha, okej. Czyli musimy w tym momencie tak, znaleźć zaginiony oddział. No i będzie trzeba nawiązać połączenie z bazą. No dobra. Okej, no może być grubo, nie wiem. Ciągle giną nam oddziały tak naprawdę nieustannie. Najczęściej oczywiście przyczyną są mutanty, ale... No mimo wszystko zawsze jest taka obawa, że to może być coś innego. No dobra. To w takim razie ruszajmy. Nie jest to może najlepsza pora, żeby iść, bo jest cholernie ciemno, ale dobra. Damy radę. Ja nawet nie wiem w sumie, czy w tej bazie tutaj wojskowej można spać, czy nie, w tej pralni. Nie zwróciłem na to uwagi. Ale dobra, mniejsza z tym. Przejdziemy się w nocy, bo klimat jest naprawdę nieziemski w tym momencie. Czy to jest jakoś bardzo daleko? No w zasadzie nie. W zasadzie to jest cholernie blisko. Nie wiem, co ci jego ludzie tak ciągle giną. Jacyś są niekompetentni, niewyszkoleni. O, to wycie mi się nie podoba. To wycie mi się bardzo nie podoba. Dobra, i którędy ja tam mogę do nich dojść? Oni jakby zaginęli gdzieś tutaj. No mniej więcej w tej okolicy chyba, tak? Tak, dokładnie. No dobrze, podejrzewam, że znajdziemy ich martwych, ale... No może nie zakładajmy pesymistycznych scenariuszy. No oczywiście.
Szukaj ciało, co ty tu masz? Ładunek wybuchowy z zegarem, to pewnie muszę wziąć. Baza, znalazłem jednego z waszych. Wygląda na to, że sam się wysadził granatem. Nie ma śladów starcia ani ataku. Tu Kowalski. Przyjąłem, majorze. Dobre wieści, mamy dokładne współrzędne źródła zakłóceń. Sygnał pochodzi z budynku przedszkola. Okej, no dobra. Tylko teraz poczekajcie, bo mamy nadmierne obciążenie. Się zastanawiam, po co mi jest ta bomba? A, ja muszę to wziąć, to jest fabularne. No dobra, to musimy się czegoś pozbyć w takim razie. Tylko pytanie, nie wiem, może nawpierdzielajmy się kiełby, co wy na to? A zjedzmy sobie trochę, co tam, dupnij sobie kiełbachy, byku. Dobra, o i możemy chyba ruszać. Okej, zakłócenia są gdzieś stamtąd. A nie podoba mi się ta atmosfera, jakiś jeden gość, który się sam wysadził, nagle, nie wiem, mają dokładne współrzędne zakłóceń. Jakoś mi się to nie podoba. Co jest? Te cholerne snorki, no. Jakoś się mnie trochę to wszystko nie podoba. No ale dobra, ruszajmy, no nie mamy wyjścia. Nie no, chyba nie chcą nas wpakować w jakąś... Oho! Żeby zakłócenia psioniczne? Wysać drzwi. Okej. Okay. Podaby, spodaby. No i dobra, znajdź źródło zakłóceń, tylko widzę, że... ta ochrona psioniczna to by mi się przydała. Dobra, spróbujmy iść jak najszybciej. Nie no, te anomalie, ja cię pierniczę, no nie mogę z tym. Czy ja przejdę przez to okno? Chyba nie... O kurde, chyba nie przejdę. Ale to tak wygląda, jakbym musiał tu przejść. Chyba, że może zejdę tu na dół po prostu. Udamy się... Ja pierdzielę, no nie mogę z tym rzucaniem przedmiotami. Dobra, i chyba tutaj. Widzę, że tracimy powoli zdrowie, ale dobra, jeszcze to w miarę chyba kontroluję. Okej, co mam teraz zrobić? Usuń źródło zakłóceń, ale jak? Co mam z tym zrobić? Nie wiem, wysadzić to granatem? Okej, odsuńmy się. No i co, udało się? Tak, udało się, dobra. Zbadaj źródło dźwięku, okej. No robi się tajemniczo, naprawdę, jest mega tajemniczo, podoba mi się to. Tylko teraz poczekajcie, jak ja się tam dostanę. A, to jest do podciągania się czy coś tam, w sensie ta drabinka, dobra. Trochę poryłem, co to kurde jest. Tylko tak się zastanawiam właśnie, jak ja mam teraz zejść. Czy ja mogę zejść tą dziurą? Mogę, okej, dobra. Jak się wystraszyłem. Majorze, Bogu nie będą dzięki, jestem uratowany. Jak tu wylądowałeś? Niewiele pamiętam, byłem tak przerażony, że ledwo mogłem myśleć, a nawet nie wiem, co mnie przestraszyło. Czułem, że muszę się schować, więc pobiegłem. Pamiętam ulicę, jakieś zakręty, dotarłem do tej dziury. Drzwi były zamknięte od zewnątrz, myślałem, że tu umrę. Jak mnie znalazłeś? Tak w ogóle to wynośmy się stąd i chodźmy do bazy. To miejsce działa mi na nerwy. Chodźmy. Ja pierdzielę. Ale się wystraszyłem, typa, myślałem, że to trup, zombie, cokolwiek, a to nasz. Na całe szczęście. To naprawdę ty? A niech mnie. Zaczynaliśmy się martwić, że więcej doktorka nie zobaczymy. No więc, co się stało? To długa historia. Opowiem innym razem. Dobra. Dzięki za pomoc. Tak przy okazji, pułkownik chciałby cię widzieć.
Pójdę do niego. Aha, Gary wybiera się do Janowa po zapasy. Kazał przekazać, że wróci dopiero za kilka dni. Kapuje. Aha, czyli jeszcze nie możemy teraz użyć szybkiej podróży? W lodówce. No to trochę lipa. A to dobrze. W lodówce. A, przepraszam bardzo, gdzie jest jakiś technik czy coś takiego? Nie ma technika. Gdzie znalazłem? Ciekawe, co ty byś znalazł. To trochę lipa, dobra, pogadajmy. Z Kowalskim. Złożyłem dowódcy bazy raport z sytuacji i podałem wszystkie zebrane informacje. Przez jakiś czas nie będzie wsparcia śmigłowców. Polecił ufortyfikować pozycje i czekać na rozkazy. W bazie są obserwatorzy SBU, więc niedługo będziesz mógł pogadać z przełożonymi. Pułkowniku, wykryliśmy sygnał radiowy pochodzący z bazy. Transmisja jest zaszyfrowana i nie możemy jej rozgryźć. Macie współrzędne? Tak, mam. Ale sygnał jest przerywany i porusza się. Znowu monolit? Sprawdzę. No dobra, musimy zbadać źródło sygnału znowu. Ale dlaczego nie ma tutaj... dlaczego nie ma technika? Ja nie mogę naprawić sobie broni. Chociaż w sumie dobra, broń ma full w zasadzie. Ale i tak mi się to nie podoba. No dobra, to gdzie ja muszę się udać? Tutaj. Kiryło wykrył dziwny sygnał niedaleko bazy. Musisz zbadać jego źródło. No dobra. Ruszajmy w takim razie. Podoba mi się to, że to wszystko robimy w atmosferze... A, nie tu poszedłem chyba. Bez kitu. Ale tędy mogę wyjść, okej. Podoba mi się to, że robimy to wszystko w atmosferze nocy, nie? To jest tak dobre. Nadaje to naprawdę klimatu. Ta burza. Jest moc. No dobrze, zbadamy to źródło sygnału i zobaczymy, co będzie dalej. Chociaż podejrzewam, że gra się pewnie skończy wielką sieką z monolitem. Tak obstawiam. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Ale kurde, dobrze mówić już normalnie w miarę, naprawdę, bo już tak czuję, że... No, nie mówię, że jest na 100%, ale... Faktycznie czuję, że mój głos już naprawdę dobrze się nim operuje. Lera, ile kundli, niedobrze. Ale dobra, chyba dadzą mi spokój. I to źródło sygnału było tutaj. Boję się, że to może być jakaś zasadzka. Nie wiem, zobaczmy. Sygnał wrócił. Przesyłam współrzędne. Podążaj za sygnałem, ale... No dobra, tylko czekajcie. Aha, gdzieś tam, dobra. Czyli rozumiem, że teraz będziemy się bawić w ganianego trochę. Podaj ostatnio znaną lokalizację, okej. Lecimy. Dobra, nie wiem, czy mam wchodzić do tego budynku, czy tylko przejść przez niego. Ale dobra, tutaj na szczęście mogę przeskoczyć, zapiszmy sobie grę. Żeby nie było ewentualnego przypału, że mnie zaraz zabiją. Wrócił. Jest zaraz obok was. Nikogo nie widzę. Jest blisko i przesuwa się w stronę bazy. Jest pod ziemią. Majorze, tu Kowalski. Lepiej wracajcie, musimy się przygotować do natarcia wroga. Tym razem dranie nie zaskoczą nas ze spuszczonymi spodniami. No dobra, mam nadzieję, że dostaniemy jakiś fajny secik ewentualnie od Kowalskiego, w sensie jakaś lepsza broń, na przykład byłoby fajnie. Denerwuje mnie to, że muszę to cholerne działo przy sobie nosić, no. Kurde, 10 kilo to waży. To jest naprawdę sporo. I zabiera mi to mnóstwo możliwości, bo miałbym jeszcze dwie broni, a tak to nie mogę. Nie strzelać. Idę do głównego wejścia. Ktoś ty? Strzelok.
To ty wyłączyłeś mózgozwęglacz? Tak, ale mój plan nie wypalił. Przyszedłem pomówić z waszymi dowódcami. Mam informacje, które pozwolą wojsku zająć i zniszczyć zonę. Zaczyna się misja. Chodź, pomówimy w środku. Okej, ciekawy. Strzelok nawet nas odwiedził, protagonista jedynki, znaczy cienia Czarnobyla. Mamy problem. Nasze śmigłowce spadają z niewyjaśnionego powodu. Dopóki tego nie zbadamy, nie będzie wsparcia lotniczego. Teraz do granic zony możecie dotrzeć tylko na piechotę. Powody są oczywiste. W powietrzu wisi masa anomalii. Szczególnie w centrum zony. Mieliśmy mapę z bezpiecznym korytarzem powietrznym między anomaliami. A śmigłowce miały układy zabezpieczające przed emisjami. To dziwne. Mówisz, że nie zauważyłeś, że po emisji anomalie się przemieszczają? Niektóre znikają, a w różnych miejscach pojawiają się nowe. Przez co ta twoja mapa staje się bezużyteczna. Czyli o to chodzi. Co? Emisje nie zachodzą jedna po drugiej. Jeżeli przeskanujesz teren i namierzysz anomalię, śmigłowce będą mogły nas bezpiecznie zabrać. Jeżeli wylecą, zaraz po emisji. Musimy jak najszybciej powiadomić bazę. Zawiadomię dowódców zaraz po emisji. Poruczniku, nawiążcie z nimi łączność jak najszybciej. Tak jest. Dobra, musimy poczekać, aż zakończy się emisja. Ja w tym momencie może ponaprawiam sobie sprzęt, skoro mam chwilę. Tego dalej nie naprawię, no niestety nie. Dobra, ale amunicję możesz mi dać. Dobra. No, mamy chyba dużo, nie? No, mamy dużo. Dobrze, czyli musimy poczekać na końcu. Ale że Strzałek nas odwiedził, zaskoczony jestem. No dobra. Ciekawe, ciekawe. W sumie jak jest emisja, to możemy pogadać. Jakie informacje chcesz przekazać? Dużo ich jest. Jestem pewien, że posiadane przeze mnie informacje bardziej mogłyby posłużyć do zniszczenia zony. Myślałem, że dam radę zrobić to sam, ale okazało się, że to znacznie bardziej skomplikowane. Ludzie, którzy zaczęli, stracili władzę. Wszystko wyjaśnię, kiedy stąd wyjdziemy. Co widziałeś w sarkofagu? To oszustwo. Monolit spełniać życzeń, to wszystko kłamstwo. Urządzenie, które zwodzi umysł. A stojący za tym ludzie ukrywają się gdzieś indziej. Kto za tym stoi? Może tak, może nie. Już nie wiem, w co wierzyć. Mimo to odkryłem więcej niż chcieli. Monitorowaliśmy twój sygnał radiowy. Tak, skontaktowałem się z Zelkerem imieniem Przewodnik. Powiedział mi, jak dotrzeć do tego miejsca podziemnymi tunelami. Okej, kto to jest? To legendarny Stalker, podobno jest w stanie zaprowadzić do każdego miejsca w zonie. Chłopaki z wojska mają szczęście, że go spotkali, bez niego długo by nie przeżyli. Skąd wiedziałeś, że wojsko tu jest? Przewodnik im powiedział, to on przeprowadził do Kowalskiego i jego oddział. Okej. No dobra, to poczekamy na koniec tej emisji i zobaczymy, co dalej. No czy mi mówię, chyba wygląda na to, że czeka nas jedna wielka walka z monolitem. A ten sarkofag cały to było oszustwo, jakaś manipulacja. No dobra. Czyli rozumiem, że to zakończenie Stalkera Cienia Czarnobyla, które ja miałem, to jest chyba niekanoniczne w takim razie. No dobra. Coś się tu rozkręca, coś się dzieje. To mi się podoba. Niech się ta emisja jeszcze skończy i zobaczymy zaraz, co będzie dalej. Znaczy podejrzewam, że za chwilkę sobie odcinek zakończymy. Ja nie będę już kontynuował tego wątku, bo... Podejrzewam, że faktycznie jesteśmy już na takim mocnym endgame'ie, więc na razie no chciałbym zakończyć to zaraz odcinek, a kolejnymi rzeczami zajmiemy się w następnym. Dobra, niech ta emisja się jeszcze tylko skończy. Znaczy widzicie, jest bardzo dużo anomalii w powietrzu z tego, co mówił Strzałok, i ta mapa tak naprawdę z bezpiecznym korytarzem, ona była totalnie zbędna, no bo skoro te anomalie się przemieszczają, no to śmigłowce siłą rzeczy musiały się rozbić. Także trochę ci ludzie zostali posłani na śmierć, no ale trudno, jakby do nie cofniemy już czasu. Dobra, no come on, come on. Niech się już ta emisja kończy. Tak, chyba po emisji. Kirillow, łączność z bazą. Tak, przyjąłem. Baza na linii.
Pułkowniku, dlaczego łączność siadła? Przez emisję, w jej trakcie, nie da się nawiązać łączności. Dobra, słuchajcie. Operację tor wodny przejmuje SBU. Jest tam major Dziegciarow? Tak. Od tej pory on dowodzi. Powiedzcie mu, żeby był w pogotowiu. Ktoś z bazy niedługo się z nim skontaktuje. Przyjąłem. Okej, naprawdę to wszystko zaczyna się nieźle rozkręcać. To mi się podoba. Majorze, słyszycie mnie? Tu Dziegciarow. Słyszę was. Dobrze. Od tej chwili odpowiadacie za ukończenie operacji tor wodny. Kowalski i oddział ogończy będą wam pomagać. Składajcie meldunki. Zdołałem zdobyć dokumentację eksperymentów przeprowadzanych w zonie. Ponadto skontaktował się z nami Stalker, który był w centrum. Nazywa się Striełok i chce z nami współpracować. Przyjąłem. Zgódźcie się na współpracę. Znacie przyczyny awarii śmigłowców? Tak, mam dane, a informacje Striełoka je potwierdzają. Śmigłowce wpadły w anomalię, gdy ich położenie zmieniło się wskutek emisji. Mapa anomalii wydana pilotom okazała się bezużyteczna. Dobrze. To znaczy, że mamy czas do następnej emisji. Zabierzemy was razem ze Stalkerem z punktu B28. Oddział ogończy zostanie ewakuowany z wami. Ptaki już lecą. Bez odbioru. No co, bajcy, wszystko uловили? Słyszeliście wiadomości? Jak już ruszymy, trzymajcie się razem i chroncie Stalkera. Jakieś pytania? No i отлично. Przygotować się do wymarszu. Majorze, mogę na słówko? No dobra, porozmawiajmy. A więc, z nas wszystkich to wy i Striełok macie największe doświadczenie w zonie. Różnica polega na tym, że o doświadczeniu Striełoka krążą tylko pogłoski, a w was od razu można poznać zawodowca. Chcę powiedzieć, że na was liczę, majorze. Miejcie Striełoka na oko, niewielu nas już zostało. Dobrze, majorze, chłopcy mogą ruszać. Jeśli musicie się w coś zaopatrzyć, poszukajcie Kiryłowa i Rogowca, dajcie znać, jak będziecie gotowi. Okej. Czyli będę musiał Kowalskiego poinformować o gotowości po prostu, dobra. Ciekawe, czy wyjdziemy z tego cało. Okej, no czyli faktycznie mamy już taki endgame. Dobra, amunicji już mi nie dasz. Z kim jeszcze mogę pogadać? Jedynie schowek. Akurat medykamenty mam. Tak naprawdę medykamentów mam bardzo dużo. Więc nie wiem, czy w ogóle jest mi to potrzebne. Ale dobra, zawsze sobie trochę zgarniemy. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, tu będziemy kończyć. No i wydaje mi się, że chyba w następnym odcinku poznamy już zakończenie tej gry. No zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Cały ekwipunek mam naprawiony, wszystko jest gites, tylko to działko cholerne, którego nie mogę wyrzucić. Trochę szkoda. No ale dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w być może ostatnim już odcinku z Stalker ze w Prypeci. Na razie.